i wyjeżdżam, właśnie wyjechałem po rozładunku. Powiem szczerze, że w porządku te warszawiaki nawet, o dziwo. Wjechałem na bramę, to najpierw do ochrony. Taki starszy gościu, ale w porządku, pełna kulturka. Jeszcze jakaś kobitka tam wyszła. A jak mówiłem, jak się tam nazywam, że Krzysztof, to ona mówi: no Krzysztof, to za niedługo pijemy wódeczkę. Ja tak patrzę na nią, a ona w kalendarzu pokazuje, że tam 25 lipca imieniny moje. Ja mówię, no, teraz właśnie jak wyjeżdżałem, no to ci sami ludzie, bo tą samą bramą, i mówię tak: no to wpadnę tam 24 czy 25 na tą wódeczkę. W porządku, ludzie, szybko mnie tu załadowali, tylko przyjechałem przed 7. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Czyli zdążyłem przed zakazem. No, załadowany już byłem chyba przed 8. Szybko poszło. No wiadomo, że zakaz od 7 do 10 trwa, także mówię, nie będę się wypuszczał na Warszawę w czasie trwania zakazu. Odjechałem od rampy. Przeczekałem jeszcze te 2 godzinki, no teraz jest 10:04. I właśnie się wypuszczam na miasto. Hyc, krakersika, lajkonika. Ciekawe, ile będzie trwało to nagranie warszawskie, wyjazd z Warszawy. Ponieważ pomysł na ten film jest taki, żeby właśnie pokazać wyjazd tu z firmy na terenie Warszawy, na trasę już poza Warszawę. Czyli jak tylko opuszczę teren miasta stołecznego Warszawa, to kończę to nagranie. No spokojnie, to myślę, że będzie trwało 20 minut albo i więcej. Oczywiście te stanie w korkach to tam częściowo powycinam, żeby tak za nudno nie było. Jak pewnie od razu zauważyliście, jest mój przyjaciel, który chciał mnie wygryźć z internetu. Wjechałem do Warszawy bez niego, znaczy on był, tylko z tyłu. Żeby był mniejszy przypał, no. A teraz jak już wyjeżdżam z Warszawy, a spokojnie, niech Kermit też zobaczy, co on może zobaczyć podczas zakazu, jak żeśmy stali te ponad 2 godziny. Oczywiście musiał pochodzić po kierowcach, ponaciągać ich na jakieś piwko czy inne piersiówki. Taki jest Kermit. Czyli, że co, maniana? No i teraz będę się z tego pasa musiał wbić na środkowy. Powinno się udać. Pogoda się robi, 19 stopni. W nocy było dosyć chłodno. Kermit jest zauroczony Warszawą. O, jakieś piczki
Tak, mamy już zielona, tam dopiero skręcają. Oj, cztery ośka, tył, łobuzie. Dobra, wbiję się przed betoniarkę, bo... Jejżesz, chłopie. Dobra, udało się. Kierunek Wrocław. No, w Warszawie to... Te zjazdy, skrzyżowania są tak rozbudowane, że się można popierdolić. Pamiętam, jak pierwszy raz z naczepą przejechałem, to jeszcze czasy Van Cargo było, Magnumka. Właśnie do Żerania, tam w okolicach, gdzie były zakłady FSO. Żerań Park się to nazywało. Przyjechałem na załadunek papieru do drukarni w takich dużych rolkach. Rolach, no bo rolki to takie zdrobnienie, to nie pasuje. O, żeby tam dojechać, to jeszcze miałem tą swoją pierwszą nawigację TomTom. Niezła nawigacja, tylko dla osobówki bardziej, nie było żadnych opcji właśnie ustawień dla ciężarówek typu waga, wysokość, długość. Tutaj w Aygo Primo to oczywiście mam poustawiane odpowiednio, tak żeby się dało jeździć po Polsce. Oj, wtedy to, że maniany odwalił. Właśnie z tych takich tuneli, jak to mówię, szklarnie. Gdzieś tam zjechałem jakimś zjazdem, kurde, potem ograniczenia tonażowe, jedno, drugie. O, chuj, jechałem, mówię, jak autobus miejski jedzie, to ja też przyjadę. Zresztą jest takie stare nagranie właśnie, jazda tirem po Warszawie chyba się to nazywa. Słaba jakość, także nie polecam tego oglądać. A tam właśnie widać, że tam jeżdżę po jakieś 8 ton, czy 10, co tam było. No cóż. Byłem młody, głupi, za bardzo się nie przejmowałem tymi wszystkimi zakazami, a teraz jak już dwa razy mi się dostało mandat, pierwszy raz 350 zł na podstawie starego taryfikatora, drugi raz już 500 na podstawie nowego, 6 punktów bodajże, to już boli. Oczywiście nie dostałem tego w Warszawie. Zawsze jakaś kurwa musiała mnie podjebać przez telefon, że o, tir, panie, tir tutaj jedzie, a tu jest ograniczenie takie i takie. No i chuj. Nigdy na gorącym uczynku mnie nie złapali. Pierwszy raz to było tak. Oj, może tam na ten prawy pas. Pierwszy raz, w sumie nie wiem, który był pierwszy, ale chyba pod Tesco jeszcze jak jeździłem premiumką, przyjechałem do Bochni, a tam w województwie małopolskim, w ogóle Bochnia do jazdy dużą ciężarówką jest taka, no, nieco zjebana. Aha, tu już nie mogę, tak, jechać. Źle. Dobra, bus mnie wpuścił. No, żeby Bochnię przejechać tam do miejsca docelowego, no to naprawdę trzeba ją troszkę znać, ponieważ zjeżdżając z autostrady jest znak, że po zjeździe na Bochnię będziesz miał ograniczenie, jak dobrze pamiętam, 10 ton. Także zestaw się w tym zdecydowanie nie mieści. O, tu jakie fajne góry, hałdy. Oj, warszawiaki lecą pasem, bus pasem. A nie, może to jest jakoś też godzinowo. Chuj, tam wie. Dziwnie, dziwnie się tu troszkę jeździ. No, ale dobra, teraz będę opowiadał o tej Bochni. Właśnie zjeżdżając z autostrady A4 na Bochnię jest znak,
jest ograniczenie do 10 ton. Za 80 metrów trzymaj się prawej strony. Tam zaraz przy zjeździe z autostrady jest w Bochni taka mała strefa. Są różne firmy, już się tam raz ładowałem. Za 140 metrów trzymaj się prawej strony. I właśnie ten znak przy autostradzie nie informuje o tym, że zakaz się zaczyna dopiero za tą strefą, za zjazdem na tą strefę, także jest tam pojebane, no bo dojazd do tej strefy jest albo z autostrady, albo od strony miasta. Jadąc od strony miasta jeszcze więcej byś po zakazie jechał. Także Bochnia, no to też powiem wam, że to jest taki no stan umysłu. Co tu się dzieje? Dobra, to wbiję jeszcze na ten, niech tu zjeżdżają. Dobra, dawaj, dawaj. I myk przed solóweczkę mana. Lecimy. A kurwa, ten tu jedzie, ja pierdolę. Trzymaj się lewej strony. No to tak, jeżdżąc jeszcze pod Tesco. W ogóle w Bochni są dwa sklepy Tesco. Jeden jest w takim dużym centrum handlowym, a drugi jest taki malutki, typu Biedronka, naprzeciwko tego centrum handlowego. No i ja przyjechałem pierwszy raz w ogóle do Bochni na rozładunek i miałem ten mały sklep. To jest chyba nawet ta sama ulica podana, tylko inne numery, wiadomo. No to ja wjechałem pod to centrum handlowe. Cofnąłem tam pod rampę. O, było w nocy, nie wiem czy to była sobota czy niedziela, weekend w każdym bądź razie. Cofnąłem pod rampę, tam ochroniarz wyszedł, dałem mu list przewozowy. On tak patrzy, mówi: kolego, ale to nie ten sklep. Ja mówię: no jak nie ten, przecież ulica się zgadza. Mówi: no tak, ale to są dwa Tesco, nie? Ja zdziwiony. Ale dobra, skoro są dwa, to się zapytałem, jak do tego drugiego dojechać, nie? On mówi tak, żebym wyjechał w prawo, jak będzie główna droga, czyli skrzyżowanie, to na wprost, nie? Dobra, była tam, nie wiem, godzina gdzieś 5 rano. Czy teraz mnie jakiś warszawiak wpuści? Chyba się będę musiał przed zestaw wbić. O kurde, warszawiak mnie wpuszcza. Niemożliwe. Może to słoik. Dobra, podziękuję mu awaryjnymi, bo lewy, prawy, lewy to dla kierowców osobowych może być niezrozumiałe. Ale mniejsza z tym. Kontynuuję opowieść o Bochni. No to wyjechałem tak, jak ochroniarz mi powiedział. No i dojechałem do tego skrzyżowania z główną tam drogą, jakąś wojewódzką, nie pamiętam numeru. No i tak patrzę, kurde, jak jechać prosto, jak prosto się nie da, bo jest jakaś brama, ta brama jest zamknięta. To weekend, 5 rano, no to nie dziwne. Mówię, chuj wie, mówię, spróbuję jakoś inaczej. Skręciłem na tym skrzyżowaniu w prawo, tam jest jakiś chyba wiadukt, z tego co pamiętam, czy inny most. Z ograniczeniem tam do iluś ton, już nie pamiętam. No ale że była noc, mówię, no to chuj, jadę, skręciłem właśnie w prawo. Przejechałem po tym ograniczeniu tonażowym. Mówię, no nie chuja, to nie może być tutaj. Potem było gdzieś tam troszkę szerzej, to żebym nawinął na raz z naczepą. I wróciłem się. Przejeżdżam właśnie już przez to skrzyżowanie, także tą zamkniętą bramę miałem po swojej prawej stronie. No i za tym skrzyżowaniem skręciłem pierwszą w prawo, żeby tam przeczekać, aż otworzą, nie? No i właśnie tam była taka droga wzdłuż tego terenu, gdzie jest ten sklep. Tam było jeszcze kilka bram, co najmniej. W sumie na ten teren były co najmniej dwie bramy. Jedna tam od przodu skrzyżowania, druga właśnie tam od boku. No ja byłem z dostawą fresh, czyli świeża. Agregat włączony. I tak, stoję, stanąłem tam przy chodniku, na tej drodze. No i widzę, że tutaj też jest brama wjazdowa na ten teren tego sklepu. Tam była hurtownia chyba budowlana, te Tesco i jeszcze jakieś tam odzieżowe, chyba już nie pamiętam. Mówię, kurwa, agregat się zaraz włączy. Tu po lewej zaraz miałem domki jednorodzinne.
Mówię, trochę przypał tutaj stać, bo jest właśnie tam między 5 a 6 rano było, także cisza nocna trwała. Cisza nocna oczywiście zgodnie z polskim prawem jest umowna, bo nie ma chyba w polskim prawie zapisanego czegoś takiego, że jest od 22 do 6 rano cisza nocna. To jest z tego, co kiedyś czytałem, tylko tak umownie się przyjęło. No i w sumie dobrze. Albo nie, kurwa. Chwila, bo już nie wiem, gdzie mam jechać do chuja. Chyba tu. Tak, dobrze. Tu mam zjechać, no to zjeżdżam. Zakaz mnie nie dotyczy. Że spoko. Mi się wydaje, że lepiej było jechać. No nie, tu też spoko. Tu też się da na Wrocław, to chuj. O nie, kurwa. No jak ty mnie prowadzisz do chuja? Nie, no to nawigacja jest jakaś pierdolnięta. Myślę, że już tu zjechać. Tu były znaki na Wrocław. Jak Kaśka prowadzi, ale ufam teraz Aigo. Może jakimś skrótem wymyśliła. Dobra, tam w kierunku Krakowa, Wrocławia niby mi tu pokazują, to spoko. No i tak. Stoję pod tą bramą. Tu agregat się włączył, mówię, nie będę tu stawał, bo zaraz ktoś zadzwoni na policję, że im tutaj buczę pod domem. I właśnie było tak, że jak zjechałem z tej głównej drogi tam w prawo, to właśnie do tej bramy mogłem wjechać ciężarówką. Za tą bramą kawałek tam był znak postawiony 3,5 tony ograniczenie. Ja mówię tak. Stać tutaj do 6, czy tam do której, no to przypał, bo to będzie buczeć. Wie to chuj. Mógłbym wycofać na tą główną drogę, ale tam były budynki, także to by było też przypałowe, bo ja bym z manewrem cofania nie miał żadnego problemu, bo to na lewą stronę bym sobie cofał, to bym wycofał na tą drogę. Tylko ktoś by mi mógł pod naczepę podjechać albo w nią wjechać tak z rozpędu. Także wolałem nie ryzykować cofania. No i mówię, o, przejadę przez te tam uliczki tego osiedla po tych 3,5 tonach. I tyle, przecież to tylko kawałek, nie? I dacie wiarę, że zanim wyjechałem do tej drogi wojewódzkiej, to już miałem policję na ogonie i tak patrzę. Aha, radiowóz już za mną, mówię, zaraz będzie dyskoteka i mnie zatrzymą. I nie myliłem się, że przestać to kilkadziesiąt minut, zjechałem znowu pod te duże Tesco, pod te centrum handlowe. No i już tam, zanim się zatrzymałem, to już włączyli koguty. No i panie kierowco, dostaliśmy zgłoszenie. Zresztą nie, to się nie było w ogóle tłumaczenia, bo oni już jechali za mną, zanim właśnie wyjechałem z tych domków. Także tutaj nawet nie dyskutowałem z nimi, że było inaczej niż mówią. No, tacy w miarę młodzi tam, starsi ode mnie, 30 parę lat mieli, znaczy przynajmniej ten jeden, bo tam drugi kierowca, to z nim nie gadałem, tylko z tym, co był po stronie pasażera, ale taki no, dosyć w porządku, mandat dostałem, ale mimo wszystko uważam, że był gość w porządku, bo mi powiedział wprost, że oni dostali zgłoszenie, wiedzą od kogo, bo jest tutaj w Bochni taki jeden konfident, który dupę im zawraca i co chwilę wydzwania. No i dał mi ten mandat 350 zł, tam chyba 6 punktów, bo to jeszcze było na starych zasadach, na poprzednim taryfikatorze, także no, wkurwiło mnie to, bo wtedy miałem dniówki na poziomie 170 zł. Także to dwie dniówki, można powiedzieć, za darmo pracowałem. Właśnie wjechałem potem już o 6 na ten małe Tesco. I tam powiedziałem, pochwaliłem się,
że dostałem mandat, a one, no, że wiedzą nawet od kogo. Mówi, tu naprzeciwko tej bramy mieszka taki stary, emerytowany policjant i on tak wszystkich podpierdala. Nawet się dowiedziałem, jaki ma numer domu. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Za 300. No. I właśnie babki poopowiadały, że tam już nie jeden kierowca z Tesco tutaj dostał mandat, bo go ten śmieć podpierdolił. I mówię, że o, raz to była taka akcja, że ta policja to jeździła po całej Bochni, szukała tego Tesco Waza, bo on im jakoś uciekł, to znaczy nie tyle uciekł, co po prostu oni nie zdążyli go namierzyć. No i to jest mój pierwszy mandat za tonaż w mojej karierze. Drugi to jak jeździłem pod Aeron Transem i Vekostralisem, jechałem na Wronki do Samsunga na załadunek. Też jechałem pierwszy raz właśnie do Samsunga. Mi nie dziękuj, bo się po prostu wpierdolił, no. I tak. Jakoś to już pora taka jesienno-zimowa była. Czyli szybko się już ciemno robiło. Nie wiem, która tam była godzina, dajmy na to 17, w każdym bądź razie już było ciemno. I jechałem właśnie na tej swojej super starej nawigacji. Ona się tam nie przejmowała jakimiś tonażami i tak dalej. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. No i właśnie nie wiem, gdzie to było, w Szamotułach, czy gdzieś tam w tych okolicach, w Wielkopolsce. Zamotałem się na jednym skrzyżowaniu, bo miałem skręcić w lewo, pojechałem w prawo, bo chyba ta głupia pizda, TomTom, w sumie ten głupi ciul TomTom mi tak pokierował. A ja wtedy taki zaaferowany jestem, bo patrzyłem, kurwa, gdzie tu jechać w ogóle? Bo nie znałem za bardzo tych okolic, tych rejonów wielkopolskich. Skręciłem w prawo, później kurwa, źle skręciłem. Mówię, chuj, teraz nie ma nawet jak zawrócić, bo te drogi takie wąskie. Chuj, nawigacja się tam potem gdzieś w lewo pokierowała. Patrzę, no kurwa, jest ograniczenie. Już nie pamiętam, czy do 12 ton chyba było. Ja jechałem na pusto, więc ważyłem gdzieś tak 14,5, no poniżej 15. Więc to nie było jakieś duże pogwałcenie. Problem polegał na tym, że ta droga na skróty była dosyć wąska, była na tyle wąska, że nie było na niej w ogóle namalowanych pasów rozdzielających kierunki jezdni. No a za mną jechało tak mniej więcej 5 osobówek i oni nie mogli mnie wyprzedzić, bo było tak wąsko, nie? Ja się tylko martwiłem, żeby nie było po drodze jakiegoś niskiego wiaduktu, ale nie było. No i dojechałem tą drogą z ograniczeniem tonażowym, które przekraczałem tam o te 2-3 tony. I tak. Wyjechałem już tam właśnie na Wronki, na miasto. Przejechałem chyba przez ten przejazd kolejowy. I już jadę tam prosto właśnie w kierunku obok tego więzienia. No, w okolicy tego właśnie słynnego więzienia we Wronkach. O, samolocik jak się wzbija. Tak patrzę w lewe lustro. O, dyskoteka. Już tu radiowóz za mną. Mówię, no to będzie teraz parada. W sumie nie pamiętam, czy mnie zatrzymali na tej drodze. Chyba tak. Wyprzedzili mnie.
zatrzymałem się, tam nie wiem, czy on do mnie podszedł, czy ja do niego. Powiedział, że jechał za nimi, to wprowadzili mnie na taki no, mały placyk, że jak tam wjechałem, to się zastanawiam, czy ten w ogóle obrócę. Ja już wiedziałem, że trzeba będzie pościemniać. No i tak, na dzień dobry, panie kierowco. Dostaliśmy zgłoszenie, że jechał pan tą drogą z ograniczeniem tonażowym, a pan przekracza tą wartość. No to ja tam miałem atlas drogowy otwarty. Mówię, no trzeba będzie troszkę pościemniać. I oni się mnie pytają, jak jechałem, nie? To ja mu tam zaczynam wymieniać te drogi. Oczywiście ściemniałem. O, to będzie długie wyprzedzanie, jeśli się w ogóle uda. Zacząłem mu tam wymieniać te nazwy dróg tych wojewódzkich, a on mówi, no to niech pan weźmie ten atlas i przyjdzie do nas do radiowozu, nie? To ja myk, atlas wziąłem, wsiadam tam do radiowozu na tylną kanapę, rozkładam go na nogach i im pokazuję tam palcem, że jechałem tutaj, tą drogą, bo wiadomo, że na tej drodze wojewódzkiej nie było żadnego ograniczenia tonażowego. I on mi w pewnym momencie mówi tak. No wie pan, jakby pan przyjechał tak, jak pan pokazywał, to by pan wjechał od drugiej strony Wronek. No i tym mnie zagiął. Wtedy już wiedziałem, że nie będzie wytłumaczenia. No i z pokorą przyjąłem mandat na nowym taryfikatorze 500 zł, 6 punktów. To zabolało. To była chyba pierwsza trasa, pierwsza czy druga trasa w tej firmie. I już takie akcje. No i widzicie właśnie, tak wygląda mój drugi przypadek. No w sumie w pierwszym przypadku, gdyby nie ta kurwa konfidencka z Bochni nie zadzwoniła, to ja bym sobie objechał to osiedle bez przypału. Ale że ta szmata zadzwoniła, no to zaraz miałem policję na ogonie, zanim wyjechałem z osiedla. Kurwa, byś zjechał przy głupiej jebany. No więc można powiedzieć, że w Bochni akurat zdążyli mnie przełapać na gorącym uczynku, bo jeszcze jechałem przez te osiedle między tymi domkami. No i już miałem ich na ogonie, ale w drugim przypadku no to już nie było na gorącym uczynku, tylko jakaś kurwa, która jechała za mną. Pewnie ten śmieć, który był zaraz za naczepą. Już się kurwy nie podobało, że jedziemy tam na przykład 70 czy 80 po tych baryjach. Już mnie podjeba, podał naczepę, numer rejestracyjny naczepy. Gdyby nie to, no to bym mógł powiedzieć, panie, no co, jakieś zgłoszenie, panie, ja nie wiem, jak jechałem, ale nie jechałem żadnymi ograniczeniami. No ale cóż, jak podali mój numer, no to nie było już tłumaczenia żadnego. Lipa, lipa, no po prostu lipa. Ale zobaczcie, jakie ludzie to takie kurwy, no ja pierdolę, to trzeba być naprawdę szmatą. Ja nigdy nikogo na policję nie podjebałem, że mi kurwa pierwszeństwo wymusił, że tam drogę zajechał albo chuj wie co. A ja już dwa razy zostałem podjebany przez jakąś kurwę. Ach, jak to mówią, Polak Polakowi wilkiem. I to się sprawdza, dlatego mówią, że za granicą trzymać się z dala od Polaków. I myślę, że to jest właśnie prawda. Na przykład wyjechałbyś do Ameryki, do pracy, jak najdalej od Polaków. Z Amerykanami lepiej się trzymać, a nie z Polakami, bo Polak to cię wychuja. I taki właśnie mamy naród. Kraj piękny, tylko ludzie kurwy. To jest prawda. To jest właśnie smutna prawda. Jak to mówią, Polaki, cebulaki, jeden drugiemu zazdrości, zamiast skupić się na tym, żeby samemu sobie polepszyć, to nie, będzie kurwa
jeden z drugim patrzył, a patrzcie, ten chuj se kurwa kupił takie a takie auto, skąd ma na to pieniądze? Zaraz go trzeba podjebać do skarbóweczki. Smutne, ale prawdziwe. Warszawa się już chyba skończyła. I to nawet nie zauważyłem kiedy. Mało istotne. Troszkę przeciągnąłem to nagranie, ale mam nadzieję, że wszystko się nagrało. Mam nadzieję, że opowiadanie było dla Was ciekawe. Dlatego jak jeździcie, albo będziecie jeździć ciężarówkami, to starajcie się nie gwałcić tych ograniczeń tonażowych. No czasem się nie da. Bo na przykład zrobią sklep, będzie tam ograniczenie, a nie będzie tablicy, że nie dotyczy dojazdu na przykład do Biedronki. I tak się zdarza, właśnie jeżdżąc pod Teszko, tam pod Komornikami. Miałem taki przypadek. To jest chyba miasto Środa Wielkopolska. Tam jest właśnie takie niezaciekawe Tesco. Z jednej strony miasta, jakbyś tam dojeżdżał, to jest całkowity zakaz wjazdu do pojazdów ciężarowych. Z drugiej strony jest ograniczenie, już nie pamiętam, dajmy na to 10 ton. Ja przyjeżdżałem tam właśnie od tej strony, gdzie było to ograniczenie 10 ton. No i tam nie było żadnej tablicy, że nie dotyczy dojazdów na rozładunek. Pojechałem tam raz z dostawą, bo nie wiedziałem. A ja mówię, dobra, chuj. Wjeżdżam. Innym razem miałem tam przyjechać tylko po opakowania, czyli tam puste palety, tak zwane roll cage, tam ze śmieciami, z foliami i tak dalej. Ja powiedziałem, nie. Jak odbierałem list przewozowy w biurze, to od razu się zapytałem, a macie zezwolenie na wjazd tam, bo tam jest zakaz, znaczy zakaz, ograniczenie do 10 ton. To mi tam w biurze powiedzieli, no wiesz, my to zgłaszaliśmy tam do Urzędu Miasta, czy tam gdzieś o te zezwolenie, ale oni nam jeszcze nie dali. A ja mówię, no ale mnie to nie obchodzi, że wam nie dali, to ja dostanę mandat, nie wy. Ja mówię, ja na to nie pojadę, nie? Innym razem dostałem trasę też właśnie, znaczy nie, to co teraz mówiłem, to chyba było, że miałem tam normalnie rozładunek mieć i chyba nie wziąłem tej trasy, bo się tam z nimi kłóciłem. A jeszcze innym razem miałem tak, że właśnie miałem pojechać tam tylko na po opakowania i wcześniej miałem jakieś co najmniej dwa sklepy, na przykład Konin i coś tam jeszcze. I po tym drugim rozładunku miałem pojechać na pusto właśnie po to opakowanie do tej Środy. A ja im powiedziałem, że dobra, ja pojadę w tą trasę, ale po te opakowania do tej Środy nie pojadę, bo tam jest ograniczenie, a wy nadal nie macie zezwolenia. Więc ja nie będę ryzykował, żeby po jakieś śmieci jechać, bo wiem, że wy mi za mandat nie zwrócicie, bo spedycja się zawsze wypnie na kierowcę. No i zrobiłem tak, że właśnie w tym Koninie chyba miałem ostatni rozładunek. I tam zadzwoniłem właśnie do biura, że no rozładowałem Konin i wracam na pusto, bo ja do tej Środy nie pojadę. A oni, no ale jak to nie pojedziesz? Mówię, no nie pojadę, bo jest ograniczenie i chuj. Potem ze sklepu do mnie dzwonili z tej Środy. No też im powiedziałem, że ja tam do nich nie przyjadę. I tyle, żeby do mnie już nie dzwonili, żeby dupy mi nie zawracali. No i tak zrobiłem, że wróciłem na magazyn na pusto i chuj, nie było w sumie za to jakiejś afery. Tyle, ja wyjebana mam, kurwa, nie będę się narażał w imię jakichś, kurwa, śmieci. Co to za rondo, żeście tutaj fajne ujebali.
ten co tu stoi. Zmieniam trasę. Gdzie jecha tam? Za 250 metrów wjedź na rower. Aj, go już złapało downa. Kurwa, będzie mi tu pokazywać jakieś ograniczenia. Objazd jest, głupia cipo. On ten tą waną co tak kurwa jedzie? Się skręcał. Zmieniam trasę. Jedź ponad 100 km. O, kopareczka. To but, Krzysiu, but. Dobra, starczy tego nagrywania. Niezłomna Tatra. O kurwa. O, mam ładunku 3,5 tona, także retarder sobie fajnie radzi. Traktor. Aktrosiki. No MP4 nie pogardzi, podoba mi się z wyglądu. Pokażę wam co przywiozłem z tej Warszawy. Co przywiozłem? Co jeszcze wiozę? Bo do celu zostało mi kilkadziesiąt kilometrów. Kartony. Laczki ściągnę. O. Bla. Taki okrągły też. Takie to pierwszy raz wiozę. Opa. Tam z przodu też takie okrąglaki jakieś. Zdziwiło mnie, że w papierach mam wpisane 9 palet, ale tak by wyszło, tutaj do tego są 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jak to? 4, 5, 6, 7. Ej. Ostrożnie, żeby tego dziadostwa nie załamać. Nie chodź, żebym sobie tak laczki ściągnął. To jest śmieszne. Że ze Śląska wywożę kartony w Polskę. A na powrocie też się zdarzają. No jest fajne, co listwę z tyłu zapinam. No czasem jak jest jakiś wysoki karton, a zostaje na przykład tylko jeden na stronie, to tam przerzucam po dwa pasy delikatnie, żeby go nie pogiąć. Naciągam. Tak to wygląda. O. O. Co my tu mamy w lesie? Gdzieś tam widziałem jakieś owoce. Chuj wie jakie. Gdzie to było? Bardziej z przodu. O, tam. Trzeba uważać, gdzie się staje, żeby nie wdepnąć na mnę.
I proszę. Mamy jakieś owoce. Ale nie będę próbował. Tak się prezentuje moje Volvo zza drzew.